Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Galaxy, realizowany przez Telewizję Pomerania. Ja nazywam się Sandra Myszkowska, będę miała przyjemność dzisiejszy odcinek dla Państwa prowadzić. Rozpoczynamy muzycznie, tanecznie ze mną Ewa Grodzka, współwłaścicielki Mama Dance Studio, choreograf, instruktor. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. W sobotę szykuje się nam nie lada gratka dla miłośników tańca, dla osób, które żyją tańcem. Bardzo ciekawy gość odwiedzi Kimama Dance Studio. Szczecinianie będą mogli się z nim spotkać. Kto to taki? To jest bardzo duże wydarzenie, jeżeli chodzi o rynek szczeciński, bo przyjeżdża do nas Thierry Verger. Jest to tancerz, choreograf pochodzący z Paryża. Zajmuje się technical model underground. Bardzo ciekawa technika taneczna, bardzo ciekawe warsztaty, niesamowity tancerz, niesamowity choreograf, wiele emocji, dużo energii. Także serdecznie zapraszam. Technik Modal Underground, co to takiego? Brzmi troszeczkę, no tak kosmicznie. No ciekawie, to fakt. Jest to autorska technika właśnie Thierry'ego. Jest to połączenie tańców Bliskiego Wschodu ze sztukami walki z technikami modern. Także to jest jego autorskie połączenie i z tego jest znany na całym świecie. Jest zapraszany naprawdę do wielu zakątków, bo i Japonia, i Izrael, i Polska na szczęście też, i teraz Szczecin. Także naprawdę jest to niesamowita postać, jeżeli chodzi o rynek taneczny. Czy to jest trudna technika? Już wcześniej spotkałaś się z takimi osobami, które tańczą rzeczywiście, praktykują tę technikę. Dla kogo właściwie jest ona kierowana? To jak z każdym tańcem. Każdy taniec może być i łatwy, i trudny. Zależy, co chcemy w nim osiągnąć. Tutaj ta trudność na pewno będzie polegała na tym, już nawet nie mówię o jakichś predyspozycjach fizycznych, ale o swoisty rodzaj otwarcia się emocjonalnego takiego. To myślę nie jest łatwe, a jest to też w tańcu potrzebne. Ale zajęcia są naprawdę dla każdego, szczególnie jeżeli akurat te warsztaty, które organizujemy na trzech poziomach zaawansowania, bo są zajęcia i dla początkujących, czyli dla takich osób, które po raz pierwszy z tą techniką się czyli spotykają. Czyli amator ma szansę. Jak najbardziej. Nie ma czego się bać, bo to myślę też niepotrzebnie ludzie wprowadzają się, ja to nie dla mnie w ogóle, jakiś technik jakiś z Paryża, jakiś dziwny człowiek. Jeszcze jak ktoś miał okazję zobaczyć, bo on współpracował też przy tworzeniu programu You Can Dance, tworzył tam choreografie, które były naprawdę kontrowersyjne i bardzo nietypowe, ale nie ma co się bać. On jest bardzo przyjaznym człowiekiem, bardzo pozytywną osobowością, więc nawet jak ktoś nie miał okazji, to tym bardziej myślę, że jest to dobry moment, żeby coś sobie spróbować. Są też zajęcia dla takich średnio zaawansowanych, którzy już oczekują czegoś więcej, chcą się czegoś więcej nauczyć i dla nich też są te zajęcia i są też zajęcia spartnerowania. Też to jest taka już bardziej dla bardziej zaawansowanych tancerzy. Kogo zapraszamy na te warsztaty i co możemy zrobić jeszcze dziś w środę, żeby pojawić się na tych warsztatach? Czy nie jest za późno? No już jest trochę późno, ale jeszcze jest trochę wolnych miejsc, bo faktycznie warsztaty się, że tak powiem, cieszą dużą popularnością. Bardzo dużo osób się do nas zgłasza i nie tylko ze Szczecina, bo przyjeżdżają też spoza naszego miasta. Właśnie specjalnie dla tej postaci. Także można jeszcze spokojnie się zgłosić do nas do studia, najlepiej mailowo studio@kimama.pl, ewentualnie do jednego z naszych partnerów i zapisać się po prostu i przyjść na zajęcia w piątek. Także jak ktoś miałby ochotę, to tylko się spieszyć, bo tych miejsc naprawdę już niedużo zostało. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Czy są ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o warsztaty? Myślę, że nie, bo to każdego indywidualna tak naprawdę sprawa, bo mogą przyjść bardzo młode osoby, które są zafascynowane tańcem, mogą przyjść osoby trochę starsze, młodzi ludzie, starsi ludzie. Jeżeli tylko ktoś chce się nauczyć tańczyć, akurat ta technika go w jakiś sposób pociąga, to jak najbardziej. A myślę, że taniec jest tak wdzięcznym zajęciem, że jest po prostu dla każdego. W tamtym tygodniu w programie poruszaliśmy kwestię aktywizacji osób starszych.
starszych, seniorów. I też ciekawi mnie to na tej płaszczyźnie tanecznej, tej aktywizacji fizycznej. Czy zauważasz coś takiego, że rzeczywiście osoby starsze, seniorzy również aktywizują się w tańcu? Czy garną się, mówiąc kolokwialnie, do tego, żeby tańczyć, uczyć się? Ja myślę, że coraz więcej takich osób się spotyka i u nas na zajęciach, nie ukrywam, że głównie są to panie, ale podejrzewam, że to wynika raczej z takiej nieświadomości, że można. I przychodzą do nas panie, uczą się zajęć, głównie chodzą na zajęcia takie solo, tam jakieś Latino Ladies, Salsa Ladies, tego typu zajęcia. Zumba, która jest teraz ostatnio też bardzo popularna i naprawdę świetnie sobie dają radę, świetnie się bawią. Myślę, że naprawdę jest to super forma spędzania wolnego czasu, takiego tworzenia się, pokazania, jak można być piękną kobietą. A co z mężczyznami? Mężczyźni właśnie jeszcze, myślę, że są, też się spotyka panów. Częściej jednak takie pary, te dojrzałe, decydują się na lekcje indywidualne, ale to też wynika z takiej niepewności, czy oni na pewno mogą. Ale w związku z tym, że widzimy jakby to zapotrzebowanie, to też w tej chwili tworzymy specjalną ofertę tylko i wyłącznie dla takiej grupy wiekowej 50+. Tylko po to, żeby się bardziej swobodnie czuli, bo też rozumiem, że te osoby 50+, przychodząc na zajęcia i jakby w takiej konfrontacji z ludźmi około 30 lat, mogą się czuć niepewnie, tak? Może im się wydawać, że sobie nie radzą do końca, a mam nadzieję, że będąc jakby w takim środowisku ludzi o zbliżonym wieku, będą się czuli swobodniej i tą radość z tańca będą mogli czerpać. Także już niedługo oferta się pojawi tylko i wyłącznie właśnie na tej grupy wiekowej, więc jak najbardziej aktywizować się, ruszać, a nie siedzieć w domu. Zbliżają się Andrzejki, potem Sylwester, dalej karnawał. Czy już zauważasz taki wzrost zainteresowania tańcem, nauką tańca? Styczeń w ogóle jest takim miesiącem, gdzie po świętach, jak już się objemy, wysiedzimy, to mamy taką wewnętrzną potrzebę trochę wyskakać tych kalorii. I faktycznie styczeń jest takim miesiącem, gdzie tych ludzi przychodzi coraz więcej, bo w grudniu jesteśmy wszyscy zalatani, już szukamy prezentów, tak, stroju na bale karnawałowe. Także w nowym roku też zawsze ruszamy z dużą ilością nowych kursów, takich dla zupełnie początkujących osób, które czegoś tam chcą się nauczyć, by móc później to wykorzystać na parkiecie, bo trzeba pamiętać, że taniec, nie żeby nie kojarzyć tańca tylko z tym, że idziemy do szkoły baletowej, czy uczymy się tańca towarzyskiego od dziecka i później bierzemy gdzieś udział w zawodach. Czyli nie sztywne ramy. Nie, właśnie nie. Trzeba się tego wyzbyć. W każdym wieku można jakby rozpocząć tą przygodę i szczególnie jeżeli ktoś tam całe życie czuł, że w sercu mu ta muzyka gra, tylko nie miał odwagi, to po prostu trzeba spróbować, przyjść, nauczyć się i naprawdę można później to wykorzystać w takim życiu codziennym, na wszelkiego rodzaju imprezach, po prostu dobrze się bawić, bardziej świadomie. Od czego zaczyna się nauka, od tych klasycznych kroków i czy osoby, które przychodzą, aby nauczyć się tańczyć, mają, no nie wiem, jakieś takie plany, życzenia odnośnie tego, że chcą nauczyć się tylko salsy, rumby? Inne rzeczy ich nie interesują. Od czego się zaczyna praca z amatorem? To bywa różnie, bo są osoby, które jakby preferują te tańce towarzyskie, takie klasyczne, czyli to, co znamy, czyli właśnie rumba, samba, walc, tango. Są osoby, które gdzieś tam usłyszały na przykład o salsie, bo był taki boom, duża popularność, jeżeli chodzi o ten taniec i wtedy przychodzą tylko i wyłącznie na salsę. Są osoby, które chcą się nauczyć tańca takiego w bliższym kontakcie i szukają na przykład takich technik jak kizomba albo tango argentyńskie, które nie jest takim tangiem, jak znamy z tańca towarzyskiego, troszeczkę innymi prawami się rządzi. I każdy coś dla siebie znajdzie, więc no zawsze zaczynamy od tych kroków podstawowych, ale później mamy progres, rozwijamy się, uczymy czegoś nowego i zaczynamy swobodnie się poruszać na parkiecie. Przypomnijmy, sobota, gdzie i o której godzinie? Znaczy warsztaty już się zaczynają w piątek tak naprawdę, one trwają przez 3 dni i całość warsztatów odbędzie się w klubie 13 Mus, dzięki którym udostępnili nam tak naprawdę salę w ramach swoich statutowych działalności, zawsze wspierają kulturę i zawsze jestem im bardzo za to wdzięczna, bo to jest zawsze współpraca bardzo dobra i bezproblemowa.
I tym razem też nam się udało. Także w klubie 13 MUS w piątek startujemy z zajęciami po południu od godziny 17. W sobotę i w niedzielę kolejne dni i kolejne wyzwania. A my będziemy, drodzy Państwo, o tym mówić samym Pierim. Dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze. Będziemy rozmawiać o tym wydarzeniu w sobotę, gdzie prowadzącą będzie Magda Suchodolska. Zapraszała na warsztaty Ewa Grodzka. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Bardzo. Ja również Państwa zapraszam na warsztaty i tym samym zapraszam na serwis informacyjny, czyli troszeczkę dłuższą przerwę.